pierwsze tegoroczne studniówki odbyły się 5 stycznia. Wtedy też rozpoczęły się plebiscyty organizowane przez Rekord Grupę Mediową. Jak już informowaliśmy, w tym roku wyjątkowo szukano nie tylko najpiękniejszej Miss Studniówek 2024, ale także najprzystojniejszego mistera studniówek i najlepszej pary studniówkowej. Aby wziąć udział w plebiscycie, wystarczyło bawić się na jednym z balów przedmaturalnych w Radomiu lub regionie. Obecnie do niedzieli 18 lutego do godziny 23:59 trwa głosowanie SMS-owe. Wy wybieracie, kto wygra i otrzyma niepowtarzalne nagrody. Za nami tak naprawdę pierwszy etap, jeżeli chodzi o plebiscyt studniówek, natomiast przed nami kolejne 3 etapy, czyli ćwierćfinał, półfinał i finał, podczas którego dowiemy się, kto zwyciężył. No ale przed naszymi uczestnikami teraz bardzo długa droga jeszcze do tego, żeby wyłonić laureatów, ponieważ spośród wszystkich zgłoszonych uczestników, a dodajmy, że było ich ponad 1000 osób, wyłonimy 8 z każdej poszczególnej kategorii, czyli jeżeli chodzi tutaj o Miss, Mistera i najpiękniejszą parę studniówek, którzy przejdą do kolejnego etapu. W kolejnym etapie te osoby ponownie będą oczekiwać na głosy wszystkich oglądających. Przypominamy, że na portalu cozadzień.pl znajdziemy sylwetki już w najbliższy poniedziałek wszystkich uczestników z drugiego etapu. O tytuł najpiękniejszej Miss Studniówek 2024 rywalizuje ponad 250 kandydatek. O miano najprzystojniejszego mistera studniówek 2024 stara się blisko 200 kandydatów. Natomiast w zmaganiach o tytuł najlepszej pary studniówek 2024 udział bierze ponad 200 par.